Teraz chciałam przejść właśnie do Instagrama twojego, Gosiu, bo ostatnio też zrobiło się głośno na temat tego, że wyprosiłaś kogoś ze swojego konta, kogoś, kto nie do końca był miły. No i właśnie teraz chciałam ciebie zapytać, czy w dobie tego wszechobecnego hejtu ciebie jeszcze takie komentarze ruszają? Wiesz co, szczerze mówiąc, ja nie, bo my dopiero wczoraj późnym wieczorem wróciliśmy i tak nie do końca jeszcze zdążyłam to wszystko przejrzeć i tak naprawdę nie wiem, co wy napisaliście o tym, co ja napisałam, więc muszę to sprawdzić. Ja, jeżeli wypraszam ze swojego profilu osoby, to są to najczęściej te osoby, które nie tylko ubliżają mi, bo to już jakby zostawiam, bardziej te osoby, które zaczynają obrażać ludzi, którzy na przykład stają w mojej obronie. Ja nie chcę, żeby Instagram było taki. Ja trochę traktuję to jako swój dom. To jest miejsce, do którego ja zapraszam, pokazuję swoje życie, dzielę się nim, tak samo jak ci, którzy do mnie, moi znajomi z Instagrama, followersi, pokazują mi swoje życie. I chciałabym, żeby to było takie miejsce, które jest prowadzone według moich zasad. A u mnie w domu nikogo się nie obraża, u mnie w domu nikogo się nie krzywdzi i też bym chciała, żeby na moim Instagramie też tak było. Po prostu są pewne zachowania, których nie lubię.